Jesteśmy w miejscowości Mnich po Ochybie. Tam widać cukrownię w Chybiu. Jesteśmy w miejscowości Zaborze i mamy pierwszą w tym sezonie gumę. Wzgórze Kaplicówka w Skoczowie. Niestety szyki psuje nam pogoda. Gdzieś słychać nawet burzę. Krzyż z lotniska na Muchowcu, gdzie w 1979 roku w czasie pierwszej pielgrzymki do Polski mszę odprawiał papież. Pomnik po wizycie papieża. Po odwiedzeniu wzgórza Kaplicówka w Skoczowie jesteśmy na granicy miejscowości Iłownica z miejscowością Landek w powiecie cieszyńskim. Zaś ten kościół, który widać, jest jednym z pierwszych kościołów w Polsce, który jest pod wezwaniem już teraz błogosławionego Jana Pawła II. Las Czarnoleski między Czechowicami, Dziedzicami a Chybiem. Tutaj przebiega wiślana trasa rowerowa, jak również widoczna na tym drzewie trasa rowerowa z Wiednia do Krakowa. A my znajdujemy się w miejscu, gdzie koło łowieckie kiedyś postawiło, jak dla mnie, dosyć dziwny pomnik bolasom. Zbiornik wodny jezioro Goczałkowickie, największy na Górnym Śląsku sztuczny zbiornik wody pitnej, zlokalizowany w miejscowości Goczałkowice. Powierzchnia zbiornika to 36 km kwadratowych. Zbiornik zaopatruje wodę aglomerację Górnośląską. Nazywany jest też Śląskim Morzem. Pełni funkcję
również retencyjne i przeciwpowodziowe, co się sprawdziło w latach roku 1997 w lipcu, jak i również w roku 2010 w maju. Zbiornik został wybudowany na początku lat 50. XX wieku. Gdzieś w tym miejscu znajdują się szczątki zalanej wsi, zarzecze, gdzie był cmentarz i kościół z kaplicą Matki Bożej z Gołysza, o której piszemy na stronie internetowej. Tam dalej jest miasto Strumień.